A to było tak. Że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. To prawdopodobne. Już mówię, z czego się śmieję. Śmieję się aktualnie z tego, że dostajemy prawdziwe bohaterskie zadanie, czyli odzyskać patelnię dla babci. Nie jest pogodnie. Znaczy, idzie burza. To też jest fajne. Etapy przejściowe. Dobra, moi drodzy. Co ja w takim razie chcę robić? Aktualnie. Poziom trzeci sugerowany. To może porobię trochę zadań pobocznych. Brakuje mi zaginionego w akcji i mam licho. To może ciebie pośledzę? W takim razie? Jak u mnie jest z punktami doświadczenia? Jeszcze trochę jest mi ich potrzebnych. Ech, nie trafiłam w schody. Nie jest dobrze. O! Szybka podróż. Dobrze wiedzieć, że drogowskazy... przyspieszają poruszanie się, natomiast... Aha... Ja nie chcę się szybko poruszać. Ja chcę zajrzeć w te dwa miejsca. Tak naprawdę. I muszę jaskółczy koziela trochę znaleźć. Koniku. Cześć, moja droga. Patrz. Przepraszam, przepraszam. I tak zbieram te tony tego dmuchawca, bo cały czas mi się wydaje, że może będzie to... Jaskółcze ziele. To jaskółczym zielem nie jest. Ferwena też się przyda. Co to za dźwięk? Utopce? Topce. Sobie gulgoczął. Berberka. Jaskółcze ziele. O, jak dobrze. Tu jest jeszcze jaskółcze ziele. Super. To samo mi się przyda. Ta psująca się pogoda. To świetnie wygląda. Baba wodna. Cześć. O! Aj! Co we mnie było, ten zoza? Odskoczyła, rany. Dobra, zajmę sobie klepkę. Takie opary. Dobrze, dobrze. Ja tylko chcę zebrać rzeczy stąd. Można wywołać eksplozję. To szkoda, że dopiero teraz mi o tym mówicie, bo mogło mi to pomóc w walce. Aktualnie. Odpocznij. O!
jakieś zadanie? Jeszcze jedno? Dobrze, weźmy je. Kupiec. Cześć, kupcze. Co ty tam kupczysz? Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za nic swoje. Nie jest, przecież. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. No dobrze, poszukamy. Punkty doświadczenia w końcu. Niech będzie, co? Idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Okej. Chcę je śledzić aktualnie. Korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Dobrze. Ale działo. Biała mierdza. Drzewo. O, jest kłucze? Jest kłucze. Świetnie. Ja przy okazji jedną rzecz spróbuję zrobić. A, nie mam saletry. Ale mogę kota zrobić. O. To ja aktualnie zrobię kota. Eliksiry mają to do siebie, że je ciężko zrobić. I tak, bo potrzebujemy konkretnych rzeczy. Nie jest to coś, co zawiera jakiś tam składnik, tak jak to było w poprzednich częściach. W sensie tak jak tu mamy, że muszę mieć calcium equum. Nie może być to coś, co zawiera na przykład... nie wiem, co tam calcium equum zawierało, ale dajmy na to, że zawierało rubedo, czy coś... Tak, rubedo. I to nie może być inny składnik alchemiczny, który również zawiera rubedo, tylko musi być to dokładnie calcium equum. Tak samo musi być to dokładnie saletra. Z tym mamy tak samo. Musi być to barberka i esencja wody i alkohol. Natomiast wytwarza mi się jakaś tam konkretna ilość tych eliksirów. Tak jak w przypadku jaskółki mam 3. No i ja już je mam. One mi się przy medytacji odnawiają bodajże. Jeśli mam alkohol w ekwipunku, to robi się to automatycznie. Co jest dobrą rzeczą. Co? Ślady wozu. Zjechał w bagna. Okay. Jest i wóz. Gdzie? Że tam? A nie tu. Okej. Okay. Mam znaleźć skrzynkę z cennym ładunkiem. Wóz jest naszpikowany strzałami. O! Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Ja już w sumie ten wóz przeglądałam, ale tak. Czy mam igni wybrane? Nie, to nie lepszy. Aktualnie mogę tutaj kogoś zwabić. O, cześć, utopcze. O, na czwartym poziomie. Aha. Zaraz myślałam, że to sięgnę beczki. Z tego co wiem, to są wybuchające. No dalej. Moi drodzy, pierwsza śmierć.
No ale cóż, ja mam pierwszy poziom, oni mają czwarty, więc w sumie nie powinnam być za bardzo zaskoczona. Czyli, o, okej. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Strzała. O tym nie było mowy. Mam znaleźć skrzynkę z cennym ładunkiem. O. Skrzyneczka z towarem. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. To raczej nie jest kupiec, co? Mi się coś wydaje. Nieważne, pogadamy z nim. Może się coś rozwiąże. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Przejrzałem się. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nie nabiorę się na to. Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. O! Wyścig? Konny? Czyżby? Ahaha. No. Jedź, putka! Udało mi się. Oj. To nie było trudne. I aktualnie jest ogromna panika wszędzie. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski 6. pułk, 2. kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. O, na pewno go nie zabiera do nich garczyków. Bo oni go powieszą. Już raz to zrobili. Nie zmienia to faktu, że napadł na kupca. I to tak trochę jest... Znaczy na kupca, na kogoś to przewoził towar. Więc puszczę go, ale nie oddam mu tych leków. Puszczę cię, ale leki zachowam dla siebie. Nilfgaard i tak was znajdzie i wybije. Po co się mają marnować? Weź i się udła. Serio. To był mało przyjemny tekst, mój drogi. W sensie to, że Nilfgaard ich wybije. Ciężki teren, bo w sumie na przełaj. Pogoda jest... Nie powiedziałabym, że jest pogodnie, gro. Wiesz? Zejdź z konia. O-o. Co to za... Hmm.
Okej. I wilki. Znaczy warg. Panikuj do nią. A ty do mnie nie strzelaj. Okej. Obóz bandytów. Jest kurczodziele. W którym musiałam wkicnąć. I tak w ogóle. Pijemy sobie skórkę i pozbieram trochę rzeczy. I jedźmy do tego ciekawego miejsca w Uklucie. Odpocznij. Czy ja tam? Ja raz wolę. Chwila. Czy to jest odcięta ręka? To jest odcięta ręka. A to jest wilk. Tylko udało mi się zabić jednym ciosem. Znaczy, wystarczyło, że rzuciłam gulę. I gnie. Akurat nie trafiłam, no. Au. Okej, udało mi się ciebie podpalić. To bardzo dobrze. Masz dobry miecz wyciągnięty. Aktualnie tak. I co? O! Wracacie? Tak w jedno popołudnie się tutaj wprowadzili ludzie? Co? Nie moldują. Nie moldują. Nie moldują. Nikt tu nikogo nie molduje. Znaczy ja zamoldowałam gulę, ale... O, wilk. Cześć. Już. Szukasz kłopotów? Nie szukam kłopotów. Szukam aktualnie moich rzeczy. Bo ja zabijam te potwory i te rzeczy są moje. I mogę was pookradać. Ocaliłam was, więc mogę was pookradać. Jestem takim dobrym człowiekiem. Tylko was pookradam. Nie będę was zabijać. W sumie was ocaliłam, więc po co miałabym was zabijać? Tylko was pookradam. I gdzie jest nasz myśliwy? Kawałek. Kawałek. Mimo wszystko spróbuję zajrzeć do domu zielarki. Może będę mogła z nią pogadać po prostu. Cześć, Płotko. Przeszkodzę ci w jedzeniu. Płotka, nie tak szybko. Przecież ona ledwo się ruszyła. Mam iść? Aktualnie nie. Aktualnie mam iść tu. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Albo po prostu na przełaj. Ten tego. Teraz wolniej. Czy ty tu masz tyle ziół? I czy ja mogę te zioła zebrać? Wow.
fajnie. Będę miała bardzo dużo dziwnych ziół. Ale tak. Misi chwost. Jak on się nazywał? Mysław? Nazwę tak mojego syna. Dobrze, wejdźmy do niej aktualnie. Przestańmy ją okradać. Cześć, Tamara. Tak? Najpierw zapytajmy się, czy ma coś na sprzedaż. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Może ma saletrę. Nawet nie zioła, a saletrę. To jaka jest twoja historia? Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Welandę? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. To Gryf tak poranił tę kobietę? To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nie, mi się nic nie stało. Nie chodzę nocą po lesie. Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mogę spróbować jej pomóc. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Okej. Czy aktualnie nie mogę z tobą pogadać? O. Nie mogę z nią pogadać o tych oziołach. Nie chciałam zajrzeć do zadań. Bo mamy na łożu śmierci. Mam już zrobiony eliksir. I w sumie damy jej tę jaskółkę. Tak? Od razu. Mam eliksir dla Leny. Jak dobrze, że mam eliksir dla siebie. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Dzięki. Co tam dostałam? Coś fajnego. Jestem ciekawa. Jak Lena. Dostaliśmy poziom, dopiero drugi, moi drodzy. A to już jest, no, 4 godziny w grze? No, 3,5. Dużo punktów doświadczenia aktualnie dostałam za to zadanie. A rozdam punkt talentu. Wykupmy to sobie. Będziemy trochę bardziej żywotni. Ja sobie wykupuję umiejętności i potem je wkładam. Tak? Dobrze rozumiem? Nie wiem. Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem, bo czy one i tak są aktywne, czy muszę je po prostu umieścić. Ha.
Dobrze, co my tu mamy? Samum. Poproszę. Spotuj krwi. Jak chcecie przeczytać, to sobie spauzujcie. Mam dość ważną informację dla was. W sumie stwierdziłam, że wyłączę napisy, ze względu na to, że tak będzie bardziej klimatycznie, jak ich nie będzie. To raz. Dwa, jak jest kamera, to dłuższe niki tekstu są przez nią ucinane, co wcale fajnie nie wygląda. Właśnie. Co ja powinnam teraz zrobić? Zadania. Nie chcę robić tego, tylko miałam tutaj zlecenie na licho przy studni. Mogę porozmawiać z Dolanem na ten temat. Z drugiej strony to będzie upiór. A ja chyba jeszcze nie mogę robić żadnego oleju przeciw upiorom. Brakuje mi czegoś, co się nazywa arenarią. W sumie mogę zajrzeć do zielarki i spróbować kupić to zioło. Bo może mi się przydać jakaś pomoc. W końcu jest to zlecenie, więc będzie trudniej. Tak? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Masz arenarię. Ja tam potrzebowałam 4. Okej. Bywaj. I czy teraz mogę zrobić olej? Świetnie. To zróbmy go. I gdzie on jest w ekwipunku? Tutaj. Dobrze. To będzie sobie tutaj siedział. Nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie wygląda to sortowanie, ale nie będą posortowane. Oleje. Tak, wiem, jak się nakłada oleje. Aktualnie gro, więc dzięki. Na razie nie chcę go nakładać. Chciałam zajrzeć do zadań. Mam zaznaczone to zlecenie, mam. Więc jedźmy do Dolana. Pogadać o zadaniu. To jest chyba wranie oko. Tak, a to? Arenaria, okej. Przed chwilą właśnie wydałam kasę, żeby ją kupić. Ale zbiorę już jej trochę. Aktualnie jak ją znalazłam. Trochę głupio z tymi składnikami, bo w sumie będzie to wychodzić tak, że będziemy je kupować w większości wypadków, a nie szukać. Chyba, że rzeczywiście nie są drogie. I w sumie to, co będziemy znajdować, po prostu wyląduje u wendora. Ech. Handlarza. Muszę się pozbyć tej głupiej maniery. Tak zangielszczania nazwy. Niestety, WoW mnie trochę spaczył. Ja w tym domu byłam. Mam rację? Tutaj jest chora dziewczynka. Tak. Cześć, Odolanie. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni?
Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Okej, opisz mi go. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Rozmawiajmy o nagrodzie? Może coś uda mi się utargować? Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Chcę ich trochę więcej. Spróbujemy może najpierw niewiele podnieść. Takiej sumy to stawkę. Ja na oczy nie widziałem. Serio? Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. Czyli no, chyba nie dogadaliśmy się. Ugadałam nic. No niech ci będzie, pomogę ci. Dobrze, pomogę tak. ci. Gdzie jest ta studnia? Proste koron to nic, ale punkty doświadczenia i może fajne rzeczy znajdę. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Okej. Aktualnie idźmy zrobić to zadanie. Łatka sobie poszła. A nie, tu jest Zouza. Poszła żreć trawę. Żarłoczny koń. Nie patrz tak na mnie.